Do wyjazdowego meczu w Lesznie szło wam niczym spłatka w rozgrywkach ligowych, przyznasz? No dobrze, rozpoczęliśmy tą rundę i fajnie rozpędzaliśmy się z meczu na mecz. Było widać to, że nie musieliśmy się zgrać jak w poprzednim roku, bo w poprzednim roku mieliśmy zmianę trenera, dużo nowych zawodników, a tutaj tak naprawdę zmiany kosmetyczne, bo doszedł do nas Janik Korpela, który tak naprawdę wrócił, więc tylko on musiał się w jakiś sposób dostosować do wizji trenera i szło nam bardzo fajnie, byliśmy w bardzo dobrej dyspozycji. Szkoda, że później gdzieś mieliśmy niestety te chwile zwolnienia. Przyszedł taki kilkutygodniowy dołek, w trakcie którego zwycięstwa z gatunku, że kolokwialnie to umie, przepychanych, no i porażka na własnym parkiecie z Konstraktem. Znaczy, graliśmy, uważam, nieźle, jednak w tych najważniejszych momentach gdzieś zaważyły te detale. My tam potrafiliśmy wygrać, tak jak powiedziałeś, mecze z Red Dragons czy z Remanem. Zaważyły detale i to były dla nas ważne mecze, bo w takich często wygrywa się mistrzostwo. W poprzednim roku przegraliśmy z Dremanem właśnie u siebie i na Legii. To nas pozbawiło mistrzostwa Polski, a w tym roku wierzyliśmy, że takie mecze jak nadejdą, to właśnie wyciągniemy ten wynik i będziemy w stanie wygrywać i później dochodzić do tego, aby z Konstraktem czy z Piastem grać z pozycji lidera. Wróćmy do meczu w Pniewach. Czy to był przełomowy fragment, mecz tej rundy? Przegrywaliście 3-5, aby w niesamowicie dramatycznych, emocjonujących okolicznościach wygrać 6-5. No tak, tak jak wspomniałem, że taki mecz wiedzieliśmy, że się zdarzy, że będziemy przegrywać, podobnie jak na Legii, bo to jest jeden mecz, dyspozycja dnia, ale wyciągnęliśmy wnioski z tamtego sezonu i wiedzieliśmy, że musimy za wszelką cenę wygrać, tam zaważyły detale i fajnie, że wygraliśmy, bo to nas zbudowało jako zespół i pozwoliło uwierzyć, że w każdym meczu jesteśmy w stanie powalczyć, jeżeli nawet nie od początku nam idzie ta gra, to potrafimy w 40 minucie, nawet w ostatniej sekundzie przechylić wynik spotkania na naszą korzyść, więc bardzo byliśmy z tego meczu zadowoleni. I jak stary, dobry rekord, to zaliczyliście piorunujący listopadowo-grudniowy finisz. No tak, cieszymy się bardzo, bo kontuzji, urazów było u nas co niemiara. Trenowaliśmy nie zawsze w pełnym składzie, a jednak od początku tego właśnie listopada do ostatniego meczu grudniowego pokazaliśmy siłę, pokazaliśmy charakter jako zespół i to właśnie wracając do tego w Pniewach, że taki mecz nas zbudował pomimo przegranej z Konstraktem, ale wydaje mi się, że będąc na pozycji lidera, kończąc rundę, możemy być zadowoleni i przystąpić z uwagą do drugiej rundy, bo tam na pewno oprócz rundy rewanżowej jeszcze play-offy, które tak naprawdę zaważą o mistrzostwie Polski. Zatem zdrowia, pomyślności na święta i nowy 2023 rok dla wszystkich biało-zielonych. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim panom również wesołych świąt. Pierwszą część sezonu rekordziści rozpoczęli od wyjazdowego zwycięstwa w Katowicach. Potem przyszedł Super Puchar i zwycięstwo w konfrontacji z Piastem Gliwice. Kończyliśmy tę część sezonu również starciem z gliwickim Piastem. Udana runda, bo pozycja lidera w ogóle futsal Ekstraklasy. Ogólna ocena trenera. Mamy... Pierwsze są statystyki, są sytuacje. No? Na pewno mamy Super Puchar, mamy pierwsza miejsca na... Pierwsza pozycja na tabela, najlepsza drużyna ofensywna, druga najlepsza drużyna defensywna. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, jak cena jest wysoka, bo ten pierwsza runda, ten cel mamy, no, nie był łatwo. Był moment bardzo dobry, był moment, kiedy potrzebujemy reagować. Ale ja jestem bardzo zadowolony w drużynie, w tej grupie, jak oni pracują i jak reagujemy w sytuacjach. Inna drużyna nie będzie reagować w sytuacjach, jak ten drużyna był. Blaski i cienie tej fazy sezonu? Blaski, jak reagujemy w sytuacjach, kiedy był trudny moment. Poluwała, był bardzo trudny moment, jak taktyka techniczna, psychologiczna i razem regulujemy ten moment. I wrócimy i robimy ten koniec pierwsza runda bardzo dobra. Bo nie tylko dziś, nie tylko mecze z Piasta. Ten ostatni trzy mecze gramy bardzo dobra. I każda chłopak był zaangażowana. No? Było ważne też, jak ten runda, to ja moja praksa, o moja wina ostatnia sezon, jak teraz, 13 chłopaki są zaangażowane. 13 uczą, jak oni są ważni tutaj i oni mieć moje zaufanie. Czy najtrudniejszy moment pierwszej rundy to mecz w Pniewach, czy jednak porażka z Lubawą?
gramy fajnie. Myślę, jak ten pierwszy mecz dla nas był dobry test. Mamy bardzo trudny moment i reagujemy. I reagujemy. Czasami te sytuacje potrzebujemy. Pokazamy, czy jesteśmy gotowi, czy nie, jak drużyna. To ostatnia sezona Chico to nie był ten moment. I teraz tak, był i reagujemy i był bardzo dobra. Ten lubawa mecz, pierwsza połowa może być nie jesteśmy na mecz, ale druga połowa była bardzo dobra. I jak mecz, jak pijas. Był moment, jak musimy wygrać ten mecz i nie zmieniamy sytuacji do końca lubawa strzelać te bramki. W pijasta był to samo moment, na 3-0 mamy sytuację do 4 i do 5-0. To jest futsal. I kiedy dasz szansę do rywala, drużyna jak pijas o lubawa, oni wrócą do mecz i dasz minimalnie szansę. Ale ten moment w Lubawa, ten moment w Peniewe, ja lubię, to mamy ten moment, bo jak drużyna mieliśmy razem i reagujemy ten moment. I reagujemy. I to jest ważne. To musimy teraz iść na wakacje ten tydzień. Jak drużyna reagujemy dużo moment. Trenerze, dzięki za rundę, dzięki za rozmowę i jedno przesłanie na najbliższe dni. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, para vosotros, para el club. La verdad que esto es una gran familia. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros y que juntos podamos conseguir los objetivos. Państwo przetłumaczycie sobie. Dziękuję bardzo.